koncertów, o których wspomniałeś, to będziecie grać taką wspólną trasę promującą obie płyty, czy też będziesz grał swoje solowe koncerty, jak planujecie to ogarnąć? Wiesz co, generalnie ustawiliśmy to na początku tak, że jak będziemy grać koncerty sokołowe, to też przy okazji będziemy bukować na te same miejsca i daty moje koncerty, że jako support powiedzmy będę grał przed sokołem, ale wiesz, to też finansowo nie do końca może być czasami możliwe, no bo wiesz, organizatorzy nie mają miliona złotych, wiesz, na ten koncert i po prostu jak się decydują na sokoła... Wygadałeś się, ile bierzecie? Co? Wygadałeś się, ile bierzecie na koncert? No, wygadałem się przy okazji, ile bierzemy. Także wiesz, czasami po prostu organizator woli sobie zaprosić jakiś lokalny support niż Odessa, nie? No, mam nadzieję, że starczy tych terminów, wiesz, bo to naprawdę teraz grudzień, styczeń chyba, to czysta brudna prawda, będziemy mieli mocno oblegane, nie? Koncertowo. Będziemy jeździć i nie wiem, gdzie tak naprawdę upchnę te swoje koncerty, ale myślę, że jakoś damy radę. No. Coś i koncerty wymyślimy. Hajfiowe oczywiście. I do tego jeszcze koncerty hajfi bandy, wiesz, też jest trochę mniej w tej chwili. Roku, ale są dalej jest w tej chwili trochę mniej, to prawda, ale są, no wiesz. Płyta, kiedy wyszła ta płyta? Rok temu wyszła ta płyta, nie? I cały czas gramy te koncerty, wiesz, także to też jest super. Wow. Nie będzie przynajmniej rutyny, bo jedziesz w trasę, ale za każdym razem inny koncert, tak? No właśnie. Ale wymaga to też, wiesz, kupy przygotowań tak naprawdę, bo każdy koncert jednak chce, żeby te sztuki były różne od siebie, tak? Ale jednocześnie grasz materiał z różnych koncertów, które w różnej konfiguracji dają jeszcze inny efekt, tak? I to jest fajne w ogóle, ja to lubię strasznie, chyba moim ulubionym zajęciem jest w ogóle jakby organizacja koncertu, którą też rozwijam cały czas w jakiś ten sposób. Czyli masz na myśli układanie setu, tak? Tak, jakieś tam opanowanie tego materiału, żeby później można było luźno w tych kawałkach jakby przebierać w zależności od tego, jaka jest publika, tak, jak my się czujemy, że ten koncert rozwinąć, wiesz, w jakąś inną stronę. Ostatnio tam się zdarzyło nam zagrać jakieś numery, których w ogóle nie graliśmy, na przykład, wiesz, tak, myślę, że ponad półtora roku, czy ten, ale fajne są takie freestyle'owe akcje zawsze, proste. Na plus. Chcecie właśnie ogarniać jakiś stały set na trasę, czy szkielet setu, czy za każdym razem na każdy koncert przetasowanie tego materiału? Nie, no generalnie zawsze wiesz, jest jakaś stała, nie, od której jakby idziemy dalej. No, mamy po prostu ułożony, nie wiem, patent na 15 kawałków przykładowo, czy 10 kawałków, nie, 15 bardziej. Czyli raczej, no wiesz, jakieś tam między sobą po prostu nałączenia, tak, że... Nie wiem, jest jakiś na przykład patent pomiędzy numerami, tak, czy jak, w jaki sposób one się łączą i to pozostaje niezmienne, ale często, wiesz, zaczynamy od czegoś innego, kończymy czymś zupełnie innym, tak, jeszcze w międzyczasie, w tym roku doszły przecież numery, wiesz, z płyty Dioxa, które naprawdę są zajebiście odbierane przez ludzi i gramy to, teraz jeszcze dojdą numery Hadesa, więc ten koncert jakby, wiesz, cały czas się rozrasta, coś wypada, żeby coś mogło z powrotem, szczególnie jakiś sezon, wiesz, festiwalowy i tak dalej, że są, jest line-up bardzo godzinowo jakby porządnie przygotowany, tak, i jest, nie ma odstępstw od tego i wtedy jakby musimy się, wtedy są przetasowania na ogół właśnie, wybieramy, czy dzisiaj to zagramy, czy jednak to. Tym bardziej, że część ludzi jakby krąży po tych festiwalach, po imprezach i jest, wiesz, w tym samym roku może odwiedzić, wiesz, trzy nasze koncerty na przykład podczas jakichś dużych imprez. I każdy będzie inny. I każdy może być inny, dokładnie. No są zawsze numery, wiesz, jakieś tam klasyki nasze, które gramy zawsze i będziemy grać zawsze, graliśmy zawsze, wiesz. Ale często jest tak, że po prostu nawet w trakcie koncertu, wiesz, czy Diox mnie, czy nie wiem, Keps coś tam wymyśli nagle, że gramy, kurde, jakiś numer, którego, tak jak powiedział przed chwilą, nie graliśmy, wiesz, pół roku, nie? No to wy akurat zaczęliście tym razem my, no ale wiesz, no pojawiają się takie spontane. Czasami ktoś spod sceny krzyknie, zagrajcie to, no dobra, to zagramy to, nie? Rzadko się tak zdarza, ale jak już mamy ten beat, to idziemy czasami na taką... No takie ustępstwo. Tym granie z żywymi instrumentami, jak mamy ten live set cały, to jest też jakby duży, wiesz, duże rozwinięcie, jeżeli chodzi o nasz koncertowy w ogóle setup, tak? Jednak są żywi muzycy, wiesz, ta sztuka jest, może nie jest super jakoś długa, tak? Bo te numery jest naprawdę trudno przygotować, ale myślę, że jest okej. Okay. Nasze koncerty też będziemy grać z muzykami, bo mamy już zaplanowaną sekcję rytmiczną, bas, gitara basowa i perkusja. Co? Keps na gramofonach, ja na mikrofonie, razem ze mną na majku Rak Raczej, Galus na MPC-tce i wiesz, taki trochę rozbudowany skład, chcemy to zrobić, kurde, inaczej trochę niż jest na tej płycie, ale jednak w tym klimacie. Właśnie, czyli Erhaminus jeszcze trzeba przygotować, bo już to tak w głowie układam to powoli. No, Erhaminus też musimy grać, no nie całe na pewno, ale myślę, że ze 3-4 kawałki. Są jeszcze mixtape 2.0, Hi-Fi, mixtape.
gdzieś tam kurczę tych numerów. Jakbyśmy przyrobić. Chcieli, to moglibyśmy grać koncerty, wiesz, po 3,5 godziny, nie? Się przygotować. Jakby się uprzeć każdy. Krótsi. Jakby się uprzeć, mogłoby tak być, ale... No hajpia wyrusznie tego materiału będzie, kurczę, wow. Myślę, że w Polsce takie koncerty się nie przejmą za szybko, bo to jednak trzeba trochę posiedzieć na scenie. My to jesteśmy, wiesz, wydaliśmy dopiero drugą płytę z Hi-Fi. To jeszcze sporo przed nami, nie? Jesteśmy młodą ekipą. Teraz ciężko wytrzymałościowo też było te 3 godziny ogarnąć, no, plus to jest chyba taki próg właśnie 3 godziny wymęczania ludzi, myślę, jeśli chodzi o koncerty. Palladium Mixtape prosto, ostatni Volta, jak była impreza promocyjna, koncerty trwały 4,5 godziny. Było chyba 90 numerów w setliście, z tego co pamiętam, bo gdzieś mam zapisaną nawet, bo nie wierzyłem po prostu. Publika na koniec żyła jeszcze, czy już? Duża część osób została do samego końca. Co cieszę oczywiście bardzo, bo... Wytrwali fani, ale chyba dostali absolutnie maksymalną dawkę po prostu gości tych, które wystąpili. No tak, ale tam było dużo osób też, wiesz, które występowały, my się wymienialiśmy nawzajem. Teraz wchodzisz ty, teraz ty, teraz ty, teraz tak, ty. Graliśmy to na dwóch DJ-ów przecież, także jeden grał część, potem część, żeby tamten mógł przygotować się do następnej. Kurczę, niezłe przedsięwzięcie w sumie, na 4,5 godziny koncert, naprawdę polecam. Jak jest tak dużo osób, to można grać 4,5 godziny, nie, ale... Jeżeli jest w składzie, wiesz, powiedzmy to, co wymieniłem przed chwilą, no to myślę, że 2 godziny to już jest, kurde, dobre zmęczenie materiału. To ciekawe, co zaserwują muzycy w ogóle w tej całej historii, bo na pewno też będą chcieli oni, wiesz, pokazać się w jakiś sposób, też dorzucić jakąś swoją tam, kurczę... Tak jak na przykład na koncertach Ostrego jest tak, że jest trochę zawsze tam improwizacji, on schodzi na chwilę. To jest fajne właśnie, no. Bardziej, fajne, wiesz, no ci muzycy też jakby mają swoją jakąś jazdę, tak, i wiesz, nie są tylko sesyjnymi muzykami, którzy przyjeżdżają na koncert, jakby odwalają swoją robotę i gdzieś dalej, tylko... Wiesz, jakby wszystko razem to przygotowujemy i myślę, że jak najbardziej trzeba pokazać skill przed chłopaków. Przed pierwszym koncertem takim, wiesz, jak gramy gdziekolwiek, pierwszy koncert z takim nowym materiałem, przykładowo z tym moim teraz, to trzeba zrobić, wiesz, z 10 prób przynajmniej, nie, żeby to ograć w jakiś sposób, a jeszcze z muzykami to myślę, z 15 trzeba będzie zrobić. Ja myślę, że mniej, ale... No rapowo na pewno z Rakiem będziemy musieli posiedzieć, wiesz, przynajmniej gdzieś tam w domu, a później dopiero wbić się do sali prób, nie? Żeby trochę mniej za to zapłacić. To jednak 35 zł za godzinę kosztuje. Ale dobra sala, polecam. Damy no chodź. Co do tego freestyle'owego ogarniania numerów na koncertach, że o, to teraz zagramy to, to zdarzało wam się już tak, że mówicie, o, to teraz zagramy ten numer, już zapowiadacie, a tu się okazuje, że nie ma bitu i lipa. Nie, to wcześniej uzgadniamy na pewno, wiesz, między sobą, ja Kepsa pytam, ty masz to? Keps mówi, że ma bądź nie ma i wiesz, jakby nie ma takich sytuacji, że... się okazuje, że nie ma jakiegoś bitu, to chyba nie miałem takiego miejsca nigdy, nie? Nie, ostatnio się zorientowałem, że nie mam jednego bitu, który... A co, powiedziałeś, że masz, a myślałeś, że... Nie, tak chyba nie było, bo mniej więcej wiem, co mam, ale się zorientowałem, że są takie numery, które gdzieś gościnne, które są jakby bardzo dobrze odbierane i grają je w ogóle... Te osoby, które jakby zapraszają chłopaków na przykład do numeru, grają te numery, a my ich nie gramy z kolei, wiesz, a jednak jest to jakaś tam rozpoznawalność tego numeru. I tak ostatnio doszło właśnie. Grać, musimy sobie tam zrobić aktywację trochę. Rekonesans, tak. Chcemy zmienić, kurde, trochę te koncerty hi-fiowe nasze. Bo tam trochę się wydarzyło od czasu, kiedy mieliśmy ostatnią próbę, tak naprawdę i ustaliśmy ten set cały. Sporo nowych numerów się pojawiło z naszym udziałem i też warto je grać, nie? I tak. No przejdźmy jeszcze do płyty dokładnie. Koncertowej części koniec. No, przejdźmy jeszcze do numeru Trzeba Oszczędzać. Czy dużo się zmieniło po tym skoku popularnościowym Hi-Fi w tej kwestii? Wiesz co, powiem ci tak, w tej chwili mam na koncie złoty 25, a w kieszeni 0, nie? I jak stąd będziemy się rozchodzić, to właśnie już z Kepsem gadałem, jeszcze od niego 50 zł pożyczyć, żeby mieć na jakąś kolację. Mi zostaje też jakieś 150 teraz w tym momencie. Także chciał stanąć przy metrze centrum i grać premierowo, tak? Także ja w czwartek jedziemy z Sokołem na koncert, nie? Czyli to jest pojutrze. Tak, i wtedy pojawi... na bieżąco jakby, wiesz, to się zbiera, tak, ale ciężko jest... Trzeba oszczędzać, no trzeba już... oszczędzać, no, wiesz, jak, mówię ci, jak ten numer w ogóle, o nim wspomniałeś, powstał też w takich okolicznościach, że kurde, naprawdę z Rakiem siedzieliśmy na tej jamie 7 dni i tam już 5, 6 dnia nie było w ogóle hajsu, nie? I szliśmy do sklepu i zastanawialiśmy się, czy kupić, kurde, 5 plasterków szynki, czy 10 plasterków szynki do jajecznicy, nie? Żeby zrobić, kurde, jajówę dla tam 10 osób, które kimały u nas po melanżu, nie? I wiesz, myśleliśmy, czy kupić chleb, czy kupić bułki, co wyjdzie taniej, stary, do tego stopnia, nie? Mówimy, stary, trzeba oszczędzać, nie? Trzeba oszczędzać. Dobra, robimy numer, trzeba oszczędzać. To wyszło naprawdę, kurde, spontanicznie i naturalnie, ten kawałek.
lubię ten kawałek, bo jest właśnie taki, jaki jest. Może trzeba było też od razu klip zrobić w tej scenerii. A wiesz co, już gadaliśmy o tym, żeby zrobić klip do tego kawałka. Przy ladzie 5 czy 10. Być może się pojawi, bo na razie w tej chwili mamy plan na raz, dwa, nawet trzy, kurde, teledyski, nie wiem jak wybrane to... tak, dwie dłonie będą i coś jeszcze wybrane? No dwie dłonie właśnie, powiem ci, że nie wiadomo czy będzie, bo tak naprawdę mieliśmy robić ten klip, ale z przyczyn naprawdę niezależnych od nas, bo osoba, która to robiła, po prostu nie potrafiła tego ogarnąć sama w sobie, nie zrobiła tego w żaden sposób dobrze. Nie, ja nie chcę, wiesz, dawać jakiegoś, kurde, badziewia, puszczać w sieć i pokazywać ludziom czegoś, żeby tylko to pokazać, to nie ma sensu, nie? Chcę zrobić coś dobrze, konkretnie i dopiero to puścić, nie? Nawet jeżeli to ma być kosztem tej promocji, bo wiadomo, fajnie wypuścić klip w momencie, kiedy jest premiera płyty, nie? No ale no, tak miało być, niestety, wiesz, do ostatniego momentu myśleliśmy, że będzie ten teledysk. Nieszczęśliwy splot po prostu wypadków wpłynął na to, że nie udało się tego zrealizować, chociaż wiesz, plan był dobry. Jakoś utkwił w montażu, tak? No... Utkwił w pewnym punkcie, z którego już nie ruszył. Więc... Po prostu utkwił. Utkwił, dokładnie. Utkwił, no. Utkwił promocja, mam nadzieję. Mimo, że wiesz, utkwił, więc... my się staraliśmy to ogarnąć. Nie, nie było tak, że nie robiliśmy tego klipu, tylko po prostu no, ktoś tam nie zrobił tego, co trzeba. I tyle. No, mam w każdym razie nadzieję, że będzie jednak, bo to chyba numer jeden na płycie, jak dla mnie. No. Tak. Mam nadzieję, że też będzie. No, na razie w tej chwili chyba wygląda na to, że nie planujemy, ale... Wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu, wszystko wyjdzie w praniu. Ciężko jest coś, bo jak zauważyłem zależność taką, jak za każdym razem trochę popuścimy wodze fantazji i wrzucamy jakieś info, które tak naprawdę jest już dograne całe, ale jeszcze do końca nie mamy potwierdzonego. No bo nie mamy tego fizycznie. To tak? Nie mamy tego fizycznie, to okazuje się, że to gdzieś tam potem jakimś dziwnym trafem po prostu... Tak jak z tym singlem było, tak? Dokładnie tak. I jakby... Po co kusić los i wiesz, się deklarować na jakieś rzeczy, najlepiej po prostu... Przyjdzie czas, wszystko będzie, ale będzie niedługo, to na pewno. Będzie niedługo. Dwa klipy tak naprawdę pewnie będą niedługo. A z singlem był problem natury technicznej, po prostu nie mogliśmy pliku przekonwertować z jednego formatu na drugi i męczyliśmy się z tym Dioksem. W zasadzie Dioks się męczył. Ja na to patrzyłem na i wiesz. Patrzyłem i się tylko wkurzałem. Trwało bez kitu od 16. Nie wiem, tam powiedzmy w poniedziałek do 16 we wtorek, nie? 24 godziny próbowaliśmy to przerobić, nie? Mieliśmy jakiś taki nietypowy plik wypluty, że nie dało się tego ogarnąć, a koniecznie chcieliśmy... No. Nie mogliśmy, dzwoniliśmy naprawdę po ludziach wszystkich, którzy wiesz, no, znamy parę osób, które robią teledyski i tak dalej, wiesz. Wszyscy utykali znają się na montażu i każdy utknął w tym samym punkcie, że się nie da, nie? Ostatecznie udało się to jakoś zrobić, ale naprawdę, Diox ściągnął 60 programów na swój komputer do konwertowania plików, nie? I... Wiesz, no, dlatego była taka obsuwa, no. Ale całe szczęście poszło, udało się, wiesz, walczyliśmy bez kitu, kurde, całą noc tym i cały dzień, noce i dni. Ogólnie w trakcie ostatniego, nie wiem, półtora roku z małym hakiem wyszły cztery płyty hi-fi, można powiedzieć, z poznaku hi-fi i nie boicie się, że jest jakby za duże tempo z waszej strony, że ludziom się, że jakby płynąc na tej fali spowodujecie za duży przeszyt też? Nie no, wiesz, ja myślę, że mogłoby tak być, gdyby te płyty były gdzieś tam podobne, wiesz, między sobą, ale to są zupełnie inne płyty, każda z tych płyt jest całkiem inna i wiesz, tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby to miało przeszkadzać w czymś, bo wiesz, inny typ słuchacza będzie słuchał płyty Dioksa, trochę inny typ słuchacza będzie słuchał mojej płyty, nie? Trochę inny typ słuchacza będzie jeszcze słuchał hi-fi bandy, nie? Albo ci wszyscy razem w połączeniu, nie? Będą słuchali hi-fi bandy, pewnie tak właśnie jest, tak mówię. Tyle. Nie uważam, żeby wiesz, to jakoś miało wpływ na siebie. Też a propos tego zestawienia twojego z Dioksem, to jest też coś takiego, że tak, Dioks zawsze mówił, że ty byłeś, że ty jesteś lepszy w hi-fi bandzie, jednak Dioks był zawsze bardziej popularny, można powiedzieć, a teraz znowu przy okazji tej płyty ludzie mówią, a jednak Hades, a jednak Dioks, jak ty się odnosisz do tej rywalizacji, można powiedzieć, odbiorców, kto z was jest lepszy? Ja właśnie tego nie lubię, nie, bo ja uważam, że każdy jest lepszy, najlepszy w tym, co robi, każdy raper. Ma prawo mówić, że jest najlepszy, ale jest najlepszy w tym, co robi. Ja mogę powiedzieć prosto do kamery, że jestem najlepszym raperem w Polsce, ale jestem najlepszy w tym, co robi, rozumiesz? Dioks jest najlepszy w tym, co robi, Person jest najlepszy w tym, co robi, Eldoka jest najlepszy w tym, co robi. I każdy z nich jest najlepszym raperem w Polsce, rozumiesz? Raperów najlepszych jest, kurwa, tylu, ilu ich jest. Tylu, którzy reprezentują jakiś poziom reprezentatywny. Tak, można to masło maślane. Czyli to, że każdy, kto ma jakby swój styl i nie jest stricte kserem, to jest najlepszy w tym, tak? Dokładnie o to chodzi. Każdy, kto robi, wiesz, swój styl, gdzieś tam pracuje na niego, tworzy swoją własną historię i jest mistrzem swojej własnej historii. I o to właśnie chodzi.
Tak uważam. A teraz jak już się uporaliście z solówkami, to macie już jakieś kolejne plany, czy na razie bardziej koncerty i dopiero będziecie później patrzeć, jakie płyty się z tego wytworzą? Ja mam jakieś tam ciche plany, ale to wiesz, nawet jeszcze Kepsowi o nich nie mówiłem, coś tam chciałbym zrobić, więc na pewno tobie też nie powiem, wiesz, po prostu w głowie coś tam mi siedzi, jakiś pomysł na jakieś tam inne podejście gatunkowo. Ale zobaczymy, co z tego... Co masz na myśli jakieś eksperymenty gatunkowe bardziej, tak? No coś innego niż robiłem do tej pory po prostu, wiesz, nie chcę robić drugiej płyty takiej samej, nie? Tyle, no, chociaż na pewno zrobię jeszcze płytę z Galusem, nie? To jest nieuniknione, ale... Nie wiadomo. Słychać, bo... Mówię o bitach, nie? Nie wiadomo kiedy, nie? Może to będzie, wiesz, za 5 lat, może za 5 miesięcy, nie? Żartuję. Coś takiego w sumie, jak dużo pracujesz nad materiałem, to też po drodze gdzieś tam wpada ci mnóstwo po prostu nowych pomysłów, jak można coś jeszcze rozwiązać, tak? Ja sobie zapisuję tego bardzo dużo i już samych tych jakichś patentów, które, wiesz, mam nadzieję wykorzystać jakby w najbliższej przyszłości, trochę się nie mogę doczekać już tutaj, wiesz, że wpadłem na coś, czego nie wykorzystałem na przykład na Hadesa płycie, bo jeszcze o tym nie wiedziałem, a teraz już mam, wiesz, nową zajawkę na to, żeby to tworzyć, tak? Więc jakieś takie rozkręcenie w pracy nad jakieś konkretne skrecze, czy jakieś bardziej techniczne aspekty, czy... Wszystko naraz tak naprawdę, wiesz, jakby siedziałem na tyle długo po prostu, że momentami miałem już tego totalnie po prostu dość, ale wiesz, jednak dłubałem cały czas i gdzieś tam po drodze po prostu, wiesz, jakieś nowe patenty znajdywałem, o których nie wiedziałem wcześniej, może nie wiem, właśnie takie przegrzanie, wiesz, że już rzucałem, wiesz, sprzętami dookoła i gdzieś coś długo, to się wpadło. Rozwijasz po prostu, nie? Wymyślasz, kurde, nowe rzeczy i... Tak, jest jakaś cienka granica, którą jak już pchniesz, wiesz, nie możesz tego pchnąć w ogóle do pewnego momentu, ale jak to już pójdzie, to jednak potem jest chwilę, wiesz, chwilę jest lżej i ciekawiej. Płynie się na fali. Rozkręcenie po prostu takie, wiesz, jeżeli dużo skreczujesz, wiadomo, to masz i lepszą technikę i wszystko, więc jakby też staram się to wykorzystać i dużo rzeczy teraz jakichś skreczuję takich, wiesz, dla siebie gdzieś tam, które mogą się przydać gdzieś później. Ja też przed tą płytą miałem taką akcję, że na przykład tekst pisałem, jeden tekst pisałem, czasami nie wiem, bo nawet na raty go pisałem, potrafiłem jednego dnia zacząć, drugiego skończyć, ale gdzieś tam czasowo wychodziło to nawet około 4 godzin, nie? Napisanie jednego tekstu dla mnie, a teraz, wiesz, po tej płycie doszedłem gdzieś tam do tego, że piszę ten tekst stary, wiesz, w godzinę, nie? I robię to bez problemu, jeśli tylko mi się podoba beat, nie? Bo jak, może inaczej, nie robię podbitów, które mi się nie podobają. Koniec tematu. Jest jak z szachami, jak dużo ciśniesz w szachy, to jesteś lepszy w szachy, no. No, to jest normalne. Jak dużo ciśniesz w piłkę, to jesteś lepszy w piłkę. Lepszy w piłkę, tak, wiesz. Oczywiście tutaj dochodzi ten aspekt jakiegoś tam, wiesz, artyzmu, kurczę, niepowtarzania się i całej historii, ale... Wiadomo, nie można przegrzeć głowy, nie? Też. To już jest kwestia jakiegoś tam, wiesz, gustu i, wiesz, samo... Sam wszystko musi być wyważone po prostu, wiesz, nie można ani za dużo, ani za mało, nie? Po prostu trzeba... Jak już ciśniesz, płyniesz sobie na fali... Samokrytyki, o, chyba to chciałem. Wiesz, trzeba z dystansem czasem podejść do swoich rzeczy, tak. I stwierdzić, no nie, no, siedziałeś na tym 20 godzin, ale to nie jest fajne, cały czas wywalamy to, kurczę. Raczej. Nieraz tak było. Dlatego nieraz tyle trwa praca nad płytą tak naprawdę, wiesz. Caps do wszystkich tych numerów, które słyszałeś, ma drugą wersję Scratch, nie, na dysk. Poszła ta, którą akurat wtedy stwierdziliśmy, że jest lepsza. No. Całkowicie różną, czy różniącą się jakimś tam jednym aspektem, tak? Te różnice są drobne, wiesz, jakiś czegoś nie ma, jest coś innego, ale mam paru... Nowe Dobro to Zło, mam zupełnie refren i to w ogóle zrobiony z polskich katów, który też mi się podoba. Zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem, że wrzuciliśmy ten, ale dobrze. Może gdzieś tam jakby pojawi się, wiesz, w outtake'ach, kurczę, ta druga wersja. To chciałbym, bo tam jest, co tam, słuchaj, tego. No, może na przykład zrobimy coś do tego numeru i, wiesz, pojawi się w innej wersji, nie? Jakiś... Na przykład klip i w klipie drugie. No, na przykład. Możliwości jest sporo. No to może skończmy generalnie i życzę wam tego, o czym rozmawialiśmy, czyli płynięcia na fali bez przegrania materiału. I chcecie coś dodać na koniec jeszcze? Kupujcie polskie rap płyty. I przychodźcie na polskie rap imprezy. Wszystkiego dobrego dla wszystkich w ogóle. I słuchajcie płyt więcej niż raz. Bez kitu. Pokój. Hi-Fi Banda. I słuchajcie płyt na przynajmniej słuchawkach, a nie na głośnikach od laptopa, bo tam brzmienia jest mało, co najmniej.